Poglądy i osądy. Dzień dobry panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom i widzom. Panie Wojtku, kiedy odkrył pan, że ma serce po lewej stronie? W zasadzie to mam serce po środku. <noise> Tylko właśnie lewica jest takim miejscem, którym po prostu. miejscem, które skupuje ludzi z lewej i z centrum. Więc y, postanowiłem budować coś po prostu, y, w zasadzie najbardziej to mi chodziło o to, żeby zakończyć tą wojnę polsko-polską. Kiedy widziałem, że Platforma z jednej strony ciągła y, na lewą stronę, y, PiS znowu na y, prawą. Y, znaczy próbowały zawłaszczyć jakby oba skrzydła sceny politycznej. Tak, tak. Tak po można prostu, powiedzieć. Y, przez nich nie było, po prostu e, zabrakło miejsca dla mniejszych partii, które reprezentowały e, innych wyborców. I właśnie e, tak myślę, że to się zaczęło od tej wojny polsko-polskiej, e, gdzie b, wmawiano nam, że mamy do wyboru tylko albo PiS, albo PO, e, i po prostu e, w tym czasie, teraz zauważyłem światełko w tunelu, że jednak e, lewica może się odrodzić. Po prostu połączyć siły z centrum i ze, i ze, 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 ze skrajnym e, stronnictwem lewicy i stwierdziłem, że, że to jest to, bo, bo mimo wszystko uznaję te wartości centrowo-lewicowe, które wyznają wolność i równość. Mimo wszystko, nie, 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 z góry nie nakazują komuś jakichś poglądów. No tych ugrupowań lewicowych mamy co najmniej kilka. Dlaczego właśnie SLD? SLD. No, mimo wszystko jednak to jest e, największa siła na lewicy i to są największe realne, e, po prostu e, realna siła, która może po prostu e, zbalansować tą siłę pomiędzy pisem em i platformą. No, nie ma jej w parlamencie. No nie ma, ale no, z własnej winy, ale y, mimo wszystko teraz ma jako tako takie dobre sondaże i po prostu liczę, że y, pokażemy się jak z najlepszej strony podczas wyborów y, i uda nam się osiągnąć ten dobry wynik i wejść do Sejmu. A po drodze do samorządów, tak? Do samorządów, tak. To jest taki pierwszy test, który nam pokaże, czy po prostu y, pójdziemy jako sami, jako SLD, a jeżeli po prostu będą słabe wyniki bo to trzeba się z tym liczyć, mimo wszystko, bo nie można zakładać od razu zwycięstwa, e, więc jeżeli będą z, słabe wyniki, to myślę, że po prostu to sprowokuje wszystkie resztę lewicowych grupowań, żeby się po prostu z, zebrać siłę i stworzyć jeden duży centrolewicowy blok, który naprawdę może zatrzymać e, ten wyścig pomiędzy e, PiS-em a P Platformą. Federacja Młodych Socjaldemokratów na Opolszczyźnie padła ofiarą, tak jak całe SLD, takich wewnętrznych, personalnych wojen. Pamiętam, że było Kilku młodych, bardzo aktywnych działaczy, oni nagle zniknęli, bo się obrazili na pozostałych działaczy. Federacja się odrodziła generalnie za Pana sprawą. Jak dużą ekipę zdołał Pan skrzyknąć? Więc tak, na czas otwarcia Federacji było nas już 11 osób, obecnie jest nas 19 z, z miasta Opole, z, z Powiatu Opolskiego, z Brzegu i z Kluczborka. I właśnie jesteśmy bardzo takim. Nie jesteśmy jakby taką młodzieżówką, że stricte polityczną. Raczej tak właśnie mamy te swoje określone poglądy. Tylko, że właśnie nawet jest jedna osoba, która ma poglądy prawicowe. Ale jest u Was? Tak. I po prostu to właśnie dla mnie to jest fenomen, że po prostu wspólnie działamy, mimo że mamy obyczajowe, inne poglądy i y, jest kibicką Legii. A, <noise> tak, i właśnie y, długo jej nie namawiałem, bo po prostu to wyszło tak, że, że się na roku przyjaźniliśmy bardzo długo i y, mimo wszystko, że są te obyczajowe różnice, y, to, to da się dogadać po, w ten sposób. I y, tak naprawdę to tylko w naszych głowach jest ta granica pomiędzy prawicą i lewicą, według mojego zdania. No skoro mówimy o tych światopoglądowych różnicach, no to one rzeczywiście chyba dzisiaj najbardziej definiują scenę polityczną. No, właściwie mówisz nawet o tym, że Lewica trochę zapomniała o tych swoich postulatach socjalnych. Dzisiaj raczej broń, broni mniejszości, walczą o aborcję, nie wiem, o usunięcie religii, religii ze szkół. To jest prawdziwy obraz? Właśnie nie wiem jak w innych partiach, ale właśnie w SLD jest coś takiego, że są, jest taki trzon, który właśnie głównie patrzy ekonomicznie na sprawy. E, i, e, i oni właśnie wyznają tą socjaldemokrację i e, ekonomiczny socjalizm i, i w zasadzie to e, ich nie obchodzi zbytnio obyczajowość, a są po prostu niektórzy, których e, ich celem jest po prostu e, e, No taka rewolucja no, tak, obyczajowa tak, troszkę. Tak, tak. A panu jest bliżej do której frakcji? E, jestem taki wyśrodkowany. Bardziej e, do ekonomicznej, e, gdyż e, po prostu e, uważam, że sprawy obyczajowe trzeba zostawić samemu sobie. I to tylko według mnie je, jest taka wojna pomiędzy właśnie tymi kulturami obyczajowymi y, spowodowana przez polityków, bo niepotrzebnie się w to mieszają, według mnie i oni napędzają tą agresję taką y, do, wobec ludzi i po prostu ludzie sobie znajdują takich idolów, bo po prostu lubią siłę, nie? Y, powiedzmy wprawdzie i y, kiedy zobaczę takiego innego człowieka, który powie o, ci są źli, a wy jesteście dobrzy, co nie, y, to, to oni po prostu pójdą za nim, są zmanipulowani nimi. To panie, panie Wojtku, dwa pytania testowe, tylko dwa. Y, aborcja na życzenie? E, aborcja na życzenie? Y, jestem za z utrzymaniem obecnego Kompromisu. Y, tak. Dobrze. Małżeństwa jedno, jednopłciowe? Zrównanie. Czyli Tak. Tak. Z możliwością adopcji dzieci? Myślę, że tak, bo jestem takiego zdania, że nawet, no już są takie przypadki, że osoby homoseksualne wynajmują jakąś kobietę. Surugatkę tak Tak, zwaną. tak i właśnie w zasadzie kupują to dziecko. A jestem takiego zdania, że jeżeli to dziecko jest w sierocińcu i może samo wybrać, czy chce być w takiej rodzinie, to uważam, że po prostu, pomimo się dać mu tą, tą decyzję samemu, a po prostu jeżeli... Ta skrajna prawica mówi, że to jest pedofilia, zaraz obrażanie plakatami i te sprawy, no ale to pedofilia może się w każdej rodzinie zdarzyć. I w każdym środowisku. I tak, właśnie. Czy to jest, no nie będziemy wnikać i hejtować innych grup społecznych, więc e, po prostu to jest, to jest zależy od człowieka. Jeżeli człowiek dokonuje pedofilii, to powinien być ukarany i tyle. A takie dzieci y, powinny być po prostu nadzór nad takimi rodzinami i, i to powinno wystarczyć. I dziecko powinno być uświadamiane cały czas, że, że ma prawo po prostu z takiej rodziny odejść. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Wojciech Krzemiński, y, przewodniczący odrodzonej na Opolszczyźnie Federacji Młodych Socjaldemokratów. Drugie części rozmowy można wysłuchać w drugim programie Radiopola, Wysłuchać i zobaczyć na naszej stronie radiopole.pl. Panie przewodniczący, jeszcze jedno pytanie takie światopoglądowe. Mam wrażenie, obserwując od wielu, wielu lat, w końcu jestem od pana sporo starszy, te kolejne pokolenia, które kończą szkoły, kończą studia, że młodzież nam skręciła bardzo na prawo. Stała się mocno konserwatywna, bardziej niż na przykład w czasach mojej młodości. Też tak myślę właśnie, bo, ale to jest tak w zasadzie, no, kto bardziej krzyczy... Ten ma większy, po prostu większe poparcie. I tak zauważam osobiście, że jeżeli są tacy politycy jak Krystyna Pawłowicz czy Patryk Jaki, którzy w zasadzie oni zagadują tych swoich wyborców i konkurentów, no to człowiek pójdzie za takim człowiekiem. Wybierze go w wyborach, i po prostu oni kreują naszą rzeczywistość. Więc myślę, że to jest wina po prostu odgórnie. Jakich mamy rządzących, takie mamy społeczeństwo, bo ja, ja pamiętam, że no byłem dzieckiem, prawda? Ale nie sądzę, że. No nie pamiętam, że było takich wojen, takich pomiędzy No może się pan mniej, mniej interesował wtedy jeszcze. Ech, no w no zasadzie mają swoje to się zajęcie. już od dzieciństwa zainteresowałem polityką, więc, więc trochę kojarzę te czasy, nawet takie wcześniejsze, i, i nie, ale nie, nie, nie zauważyłem takiej e, nienawiści pomiędzy sobą po prostu. Teraz jest taka nienawiść, że to jest wciąż na, napędzane, nikt nie powie stop. A właśnie jestem za tym, że w końcu dobra. Jestem yy, na lewicy, to, yy, to przekonuję kolegów, dobra, to my powiedzmy ten stop przekonajmy ich do, swoj, do praw, które postulujemy, ale nie walczmy z nimi, bo to takie wojny na billboardy i opluwanie się głupie hasła i te sprawy... No i wojna w internecie, to, tak, to tak, mocno przerażające. To jest, tak, to jest naprawdę już plaga. I, no i tak mi się wydaje, że, że lewica w takim razie powinna być mądrzejsza i powinna y, po prostu ingerować tylko wtedy, kiedy naprawdę jest łamane prawo. Ale poza tym, y, ostatnio zostałem wolontariuszem y, sztachetnej paczki, i właśnie y, rekruterką była y, dziewczyna z ruchu narodowego. Nie było problemu. Ona wiedziała, że jestem z lewicy, ja z, że jest ruchu narodowego. Była wspólna sprawa pomoc rodzinom. No znaczy, to dobra idea was tak, połączyła. Tak, I, to, i wtedy to się nie liczy tak, takie kłótnie. Każdy ma swój światopogląd i, i niego nie narzuca po prostu. Weźmy się wszyscy do, do kupy, także tak powiem, i zdziałajmy e, coś dobrego, naprawdę. No to na koniec zapytam jeszcze o te wybory samorządowe. Kampania ruszyła. Kandyduje pan? E, tak. W Opolu? Tak, do, do Rady Miasta. Z jedynki? E, tego jeszcze nie mogę powiedzieć, e, ale kandyduję właśnie i e, powoli będziemy przygotowywać po prostu. E, no, już nie przygotowywać, bo. Podejrzewam, ten... że listy już są. Tak, tak, tak. Właśnie, tylko y, są już gotowe listy i y, po prostu ruszać w teren i działać, bo jednak rozmowa z ludźmi najwięcej daje. Więc y, mamy bardzo niskobudżetową kampanię, bo. No, no, no nie ma czy u... pieniędzy tak, z budżetu państwa. Tak, więc, y, więc stawiamy, ale to nawet dobrze, bo uważam, że jednak, mimo wszystko, kontakt bezpośredni z wyborcą mi daje najwięcej, bo y, takie. Plakaty, różne billboardy, bo pamiętam, jakby w poprzednich latach to po prostu w samorządowych, różne osoby czy radnego to y, mogły mieć swój billboard. No to dla mnie to było trochę chore i marnotrawienie pieniędzy, bo tak naprawdę pomimo się chodzić y, 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 po ulicach i rozmawiać z ludźmi. Ale bo, to jest najtrudniejsze. W kampanii. To jest najtrudniejsze, bo, bo nie każdy ma szczere po prostu y, zamiary i nie potrafi rozmawiać z tymi ludźmi, więc y, nie każdy potrafi kłamać po prostu prosto w oczy i, i wybiera takie droższe po prostu według mnie nakłady. Promocji siebie. Oj, to brzydko pan podsumował polityków, że kłamią. Ach, no, trochę tak uważam, bo y, są politycy na pewno, którzy chcą coś zrobić, a są niektórzy tylko, którzy chcą się dochapać do władzy i tyle. Jak pan ocenia szansę sldw Woponu? Y Myślę, że, że kampania dużo rozstrzygnie i może nam podwyższyć wynik, tylko po prostu No był pracować. jeden radny tylko, no ale fakt, że nie, nie zarejestrowaliście tak, wtedy list. Tak, ten listami, ale był błąd z listami, listami, ale teraz po prostu weźmiemy, dopilnujemy wszystkich formalności, żeby nie było żadnych problemów, bo no to był no, przykry blamasz, więc... Ale były właśnie podziały wtedy, wtedy w Bardzo Legicy. głębokie. Tak, teraz jest po prostu oczyszczona atmosfera idziemy wspólnie w jednym szeregu do wyborów i myślę, że właśnie dopiero te, po tym 16 po ogłoszeniu kandydatów i w ogóle tak naprawdę się zacznie kampania, taka, taka konkretna No bo już personalno, tak. tak, tak i, i na pewno z, poprzez kontakt z wyborcami SLD może po, podwyższyć swój wynik, nie? I wprowadzić przynajmniej po jednym radnym, tylko właśnie potrzeba dużo pracy. Musimy się zewrzeć w szeregach i, i iść do przodu, no. No a my tę kampanię oczywiście będziemy śledzili, no tak jak śledzimy kampanię wszystkich ugrupowań biorących udział w wyborach. Naszym gościem był dzisiaj Wojciech Krzemiński, Federacja Młodych Socjaldemokratów w Opole. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poglądy i osądy.